Byłem niedojrzałym emocjonalnie chłopakiem, który 8 lat temu nie miał pojęcia, co wtedy zrobić. Byłem zakompleksionym piwniczakiem z pryszczami na twarzy, potrafiącym jedynie grać w League of Legends i Minecrafta. Mówiłem, że mam 1,90 m wzrostu, bo zawsze był to mój kompleks. Ten film się bardzo źle zestarzeje. Bardzo źle. Bo chyba Bogdan nie jest świadomy, co Stu pisał, jakie sytuacje opisywał, jakie rzeczy już ma Konopski. Ojej. Nie analizowałem. Kolorowy, witamy. Tego wtedy pod takim kątem, jak zrobiłbym to dziś. Dziś z perspektywy czasu strasznie żałuję tego, bo może mogłem coś z tym zrobić. Jeżeli chodzi o wiadomości do Julki pokazane w materiale Sylwestra, to tak, pisaliśmy. Ale głównie wiadomości opierały się na temat moderowania TeamSpeaka. Uważam, że wiadomości pokazane w filmie Sylwestra były obrzydliwe i nie chcę się usprawiedliwiać. Ale w tamtym czasie na TeamSpeaku panował taki żargon. Na serwerze głosowym gracze wyzywali się, pisaliśmy jakieś toksyczne wiadomości, dziewczyny były uprzedmiotowywane i 10 lat temu nikt na to nie patrzył w taki sposób, jak patrzymy dziś. Nagrywaliśmy bekowe disy na TeamSpeaku i generalnie żartowaliśmy z dziewczynami i mieliśmy koleżeński kontakt. Z perspektywy czasu uważam, że to było mega chujowe i przepraszam za to. Kiedyś też żartowało się inaczej, była inna poprawność polityczna. Wiedzieliśmy wszyscy, ile Julka miała lat, ale na TeamSpeaku nikt nie miał o to problemu. Opierdol mi kolbasę, nienawidzę cię XD. Czekajcie, dzisiaj też... Dzięki Sosenek. Bo dzisiaj się jakby zostało dokopane głębiej, bo się okazało, że Boxdel też usunął jednego Facebooka i zostało to dokopane. Mandzio też potwierdził, że to jest Facebook Boxdela. Że jakby będą te rozmowy jeszcze wcześniejsze, z wcześniejszego czasu. 5 złotych. Ten materiał Boxera może się bardzo źle zestarzeć. Czekajcie, zobaczę co tam. Nie będę tego czytał, bo to już będzie w materiale Konopa, tylko zobaczę. Jak Boxer do mnie zadzwonił wczoraj, już po tym moim materiale, no to ja tam, no, pogadaliśmy chwilę, ja powiedziałem, że na koniec dam ci jedną radę. Tak, no bo tutaj dam ci jedną radę, nie? I mu powiedziałem, poczekaj na materiał Konopa. Cierpliwie, nie podejmuj żadnych ruchów, poczekaj na materiał Konopa. Bo niestety mam takie wrażenie, że Konop podważy całkowicie ten film. I Boxdel na tym jeszcze bardziej straci. Ale to już jest jego decyzja. Dzwoni do mnie jakiś nieznany numer. Wiadomość typu, a jak dam ci dupę, to dostanę akredytację? I to, co ona napisała, też było żartem. Taka była konwencja. Więc powstrzymajcie się też od oceniania Julii, bo nie o to w tym materiale chodzi. Sylwek, sam podobnie żartowałeś na Asku i również jak... A, odbicie piłki. Natomiast Boxdel, nawet ze mną gadałeś o tym Asku i się śmiałeś z tego. Ja nigdy nie pisałem do tak młodych dziewczyn. Nie spotykałem się z takimi młodymi dziewczynami, ale okej, jakby rozumiem, że chcesz tutaj odbić, okej, niech będzie. Jak ja, nie spotkałeś się z żadną 14 czy 15 lat młodych. Nie jestem złym człowiekiem, byłem małolatem. Nie, sam podobnie żartowałeś na Asku i również jak ja, nie spotkałeś się z żadną 14 czy 15 latką. Kurwa, to też się może... Nie jestem złym człowiekiem. Byłem małolatem. Nie prosiłem Julki o żadne nudesy, nie prosiłem jej o żadne softy. Wiesz o tym, Sylwek, bo Julia ci o tym mówiła. Czy kiedy... Znaczy tak, jeśli chodzi o Julię, przynajmniej z tego zapisu, z tych zapisów rozmów, które ja dostałem, to faktycznie Boxdel nigdy nie napisał wyślij mi coś. Nie? Inni pisali, on nie, do niej, bo tak jak mówię, w materiale Konopa będą przedstawione kolejne jakby, kolejne dziewczyny i tak dalej. I co tam będzie, no to się już okaże. Kiedykolwiek doszło do jakiegokolwiek kontaktu lub spotkania na żywo, nigdy nie spotkałem się z osobą poniżej 15 roku życia. Byłem durnym 19-latkiem, małolatem, który trollował grając w gry. Nie skupiałem się w tam... Ale też nikt jakby nie powiedział w tym materiale, że Boxdel się spotkał. Natomiast czy się
spotkał, to ja już tutaj zapytałem.